Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to krótkie wprowadzenie do lekcji, która zaraz się rozpocznie. Otóż chciałem wam opowiedzieć o inicjatywie, która ma miejsce na grupie moich patronów, na Gitarowych Dzikach Bazoka. Patroni zorganizowali się oddolnie i zrobili taką akcję, która nosi nazwę Ćwiczymy Razem. Są specjalne pokoje na Discordzie, w których każdy może raportować swoje postępy z ćwiczeń, pokazywać nagrania, chwalić się dokonaniami i też dostawać za to dodatkowe punkty. Taka forma gitarowej grywalizacji. Myślę, że to jest super motywujące i wszyscy, którzy biorą w tym udział, bardzo sobie to chwalą. I w ramach właśnie tej akcji Ćwiczymy Razem rozpoczynam nową serię dla patronów, Riff of the Week, Riff Tygodnia, za który będzie można dostać dodatkowe punkty. I teraz osoby, które biorą udział w tej akcji, mają dodatkową motywację, żeby jeszcze więcej ćwiczyć, natomiast inne osoby wśród patronów mogą dostawać co tydzień jakąś porcję ciekawej wiedzy, ciekawej zajawki na różnych stopniach zaawansowania. Tak jak będzie to powiedziane w tym filmie, wszystkie riffy tygodnia będą podzielone dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych. Także każdy może z tego skorzystać. Na moim profilu Patronite znajdziecie zbiorczy post, do którego link wrzucam w opis filmu, w pierwszy komentarz. Jest tam spis wszystkich materiałów, które dostaje się tak od ręki, dołączając do grona moich patronów. Pomijając te wszystkie zniżki i dodatkowe akcje, to za 10 zł miesięcznie można dostać tyle materiałów do nauki, za które normalnie byście zapłacili w formie kursu bądź lekcji jakieś 30 albo 50 razy tyle. Uwierzcie mi, że jest tego naprawdę sporo. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, to dzięki wam mogę się rozwijać. Życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i zaczynamy kolejny odcinek. Gitary w dłoń. Cześć, witajcie moi drodzy patroni w kolejnej, właściwie pierwszej lekcji z nowego cyklu Riff of the Week, czyli Riff Tygodnia. Będzie to dodatkowa możliwość zdobycia punktów w naszej inicjatywie Ćwiczymy Razem, ale oczywiście wszyscy mogą z tego równie skorzystać, nawet jeżeli nie biorą udziału w naszej akcji na Discordzie. Dzisiaj pogramy sobie bardzo ciekawy sposób akompaniowania w stylu, bym powiedział, R&B. Czyli będziemy sobie grali po prostu trzy proste akordy. D-moll 7, G-dur i A-moll, ale w dość specyficzny sposób, w dość specyficznym podziale rytmicznym. Więc bicie wygląda następująco. Przełączę się teraz na kamerę, która pokazuje prawą rękę. Gramy sobie tak. Możemy albo palcami, ups, kostka mi spadła, nie mam wyjścia teraz, więc możemy kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, więc P i M, A, jeżeli pamiętacie moją lekcję dotyczącą grania palcami, to jest P, I, M, A, tak się nazywają te palce, więc mamy. I teraz tak, to co słychać, to po prostu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i uderzenie, czyli tarududa. Tarududa, 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 tarududa. I teraz tak, to są szesnastki, ale to nie są zwykłe szesnastki, to są swingowane szesnastki, czyli to nie jest ta 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 ta, tylko ta 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 ta. Czyli mamy podział swingowany. Pam pa pam pa pam pa pam pam. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli warto sobie to poćwiczyć na samym początku. Samo to palcowanie, ewentualnie kostkowanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, 3, 4, w ten sposób. Trzeci wariant to granie kostką i palcami, a więc kostka jest za kciuk, a te trzy palce są za te trzy palce. Czyli te trzy są zamiast
tych trzech, nie? Bo nie mamy kciuka, więc musimy sobie pomóc jeszcze tym małym, którego zazwyczaj w fingerstylu się nie używa. W ten sposób. No i teraz tak, gramy D-moll 7, uderzamy, G-dur, uderzamy, przy czym gram na tych samych strunach tutaj tymi trzema palcami. A więc gram na E, potem na D, G i H, czyli... I potem dwa razy gram A-moll, a więc... Gdybyśmy to policzyli, to mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W ten sposób. To jest rytm, czyli pamiętajcie, swingowane szesnastki, ta 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 ta. Rozkładamy akord, cztery uderzenia i od razu tłumimy. Tar-du-dap, 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 tar-du-dak, tar-du-dap, tar-du-dap, tar-du-dap. I to jest pierwszy stopień wtajemniczenia. Możecie to zrobić na różnych akordach. Różne, dowolne akordy, ale sposób akompaniowania ciągle ten sam. Nawet na kolejnych strunach, a więc... Już nie będę tutaj wchodził w inne riffy, ale chciałem zademonstrować, że to nie jest typowa ryba, ale też wędka, bo można sobie ten sposób akompaniowania wykorzystać w różnych innych kontekstach, w tym jakby stylu muzycznym, ok? Drugi stopień wtajemniczenia, poziom drugi tej zagrywki, no to dodanie ghost note'ów, a więc... Nie dodajemy tłumione dźwięki i one są w podziale tych swingowanych szesnastek, ale też nie polecam grać wszystkich dźwięków wprost. Taki groove. Do końca tak niezbyt buja, więc można na przykład drugą i czwartą. Posłuchaj. Albo można wsadzić jakąś triolet, czyli taradadan, ta, 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 taradudu, ta, czyli... Coś takiego, nie? Tutaj kombinuję na różne sposoby, żeby dać wam kilka możliwości do zasugerowania się. Wszystko jest w tabach pod spodem. Znaczy wszystko. Właściwie jeden przykład takich wypełniaczy. Reszta należy do was. I przechodzimy teraz do poziomu trzeciego, a więc do filu na koniec taktu. Fil to inaczej wypełnienie, a więc zabrzmi to mniej więcej tak. Teraz co tutaj się wydarzyło? Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa i na trzy, cztery możemy zagrać jakiś lick na pentatonice A-moll.
musimy się zmieścić tak, żebyśmy zdążyli na raz, a więc jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, nie? Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Trochę koślawo, bo ciężko się liczy i gra. Teraz ogłaszam konkurs na najciekawszy fil. Wymyślcie coś, spróbujcie może rozpisać w tabach, spróbujcie to nagrać, będą za to dodatkowe punkty. A więc teraz to jest poziom trzeci, dodałem sobie ghost noty, dodaję fil na końcu. Dwa file będą rozpisane w tabach, natomiast zachęcam Was gorąco do tego, aby samemu coś spróbować skomponować. No i pochwalcie się wynikami na grupie patronów. Jestem ciekawy, co tam wykombinowaliście. Wiem, że wśród Was jest dużo ciekawych, ambitnych i bardzo pracowitych gitarzystów, gitarzystek, więc działajcie, chwalcie się, a ja przechodzę do podsumowania. I to by było na tyle w tym pilotażowym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ale przede wszystkim chciałbym Wam przypomnieć, że istnieje opcja wspierania mojego kanału. Możecie dołączyć do zacnej grupy gitarowych dzików Bazoka, otrzymać opracowania do tej lekcji, dostać dostęp do kolejnych lekcji z cyklu Riff of the Week. Możecie brać udział we wszystkich kursach, które miały już miejsce kilka miesięcy temu, a więc możecie przerobić sobie całe naprzemienne kostkowanie, legato, sweep picking, kursy improwizacji, kursy nagrywania w domu. Co tam jeszcze mamy? 10 odcinków, właściwie 10 lekcji dotyczących czytania nut na gitarze, także jest tego naprawdę sporo. Wystarczy dyszka miesięcznie, a Wy dostajecie dostęp do super zasobu wiedzy, który jest idealnie posegregowany. Także jeszcze raz dzięki za wszystko, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć! Thank you.